pan poseł Mike Hookem. Półtorej minuty, bardzo proszę. Thank you, Mr. President. Dziękuję. Po atakach terrorystycznych w Paryżu i Brukseli było jasne, że zostaną przywrócone kontrole na granicach wewnętrznych, tak aby zapewnić bezpieczeństwo i monitorować przepływ ludzi. Wczoraj też odkryto pisek we Włoszech. Chodzi o planowane ataki w kilku państwach europejskich. Dotyczy to uchodźców, którzy przekraczają nasze granice. Niektórzy z tych uchodźców też byli wcześniej w Syrii. Przede wszystkim nie możemy stawiać interesów europejskiego superpaństwa ponad bezpieczeństwo obywateli. Unia Europejska ma krew na swoich rękach. Schengen pozwala na to, że przemieszczają się terroryści. Ponadto, którzy ślubowali królowej, muszą mówić o tych zagrożeniach. Mam nadzieję, że właśnie. Dziękuję. Czy pan przyjmie niebieską kartę od pana Corvina Mikke, tak czy nie? Hookem? Panie Hookem, tak. Czy pan przyjmie niebieską kartę od pana Corvina Mikke? Proszę bardzo, pan Corvin. No. Pan mister, pan Corvin Mikke, bardzo proszę. Ja chciałem spytać, nie uważa pan, że jest dziwne, że tutaj z lewej strony sali wszyscy mówią, że trzeba zostawić otwarte granice, że żadne mury nie pomogą, a nikt nie powie, że trzeba usunąć przynętę dla tych imigrantów, mianowicie zasiłki socjalne. Prawda? Że jedynym wyjściem, jeżeli chcemy zachować Schengen, jest likwidacja socjalizmu. Likwidacja zasiłków, które przyciągają do nas tych ludzi. Czy zgadza się pan ze mną? Bardzo proszę o odpowiedź. Panie pośle, pół minuty. Tak, zgadzam się. To jest sprawa bezpieczeństwa Europejczyków. Otwarte granice pomagają państwu islamskiemu. W ten sposób będą mogli oni do nas przybywać i zabijać naszych obywateli. Dziękuję.